Budowanie masy mięśniowej odbywa się w treningu wolnymi ciężarami. Podkreślam to z całą odpowiedzialnością. Ciężary, które dźwigamy jako maszyny, jako gumy, jakieś tam sprężyste ciała, ciężary, które dźwigamy na wszelkiego rodzaju trenażerach, nie mają zupełnie sensu w budowaniu masy mięśniowej. Masę mięśniową budujemy tylko i wyłącznie wolnymi ciężarami, czyli sztangą i sztangielkami bądź hantlami. Największe efekty przy budowaniu ogólnej masy mięśniowej uzyskujemy wtedy, kiedy tułów jest w pionie. Poza oczywiście w pionie stojąc, nie siedząc, tylko stojąc. Poza oczywiście wyciskaniem sztangi czy sztangielek w leżeniu, kiedy atakujemy klatkę piersiową. Moje doświadczenia mówią wyraźnie, że trenując sztangą powinniśmy drugie ćwiczenie wykonać sztangielkami. Dlaczego się tak dzieje? Otóż sztangielkami jest troszeczkę trudniej trenować. Dam prosty przykład. Wyciskamy na ławeczce 100 kg sztangą. Zdawałoby się, że powinniśmy wziąć sztangielki po 50 kg każda i wycisnąć. Otóż absolutnie nie. Jeżeli wyciśniemy około 25% z tych 100 kg na każdej ręce, czyli po 25 kg, to i tak mamy ogromną siłę. Otóż sztangielkami ćwicząc wykonujemy większy zakres ruchu i jednocześnie pokonujemy większą ilość kierunków. Tak można by to określić. Co to oznacza? Oznacza to, że sztangielka w jednym, powiedzmy, ręku i w drugim ręku jest mniej stabilnym przyrządem niż sztanga, co bardzo łatwo sprawdzić, ćwicząc na przykład bicepsy albo właśnie wyciskanie w leżeniu. A więc zalecam wszystkim wykonywanie serii naprzemiennie, powiedzmy serii podstawowych, ćwiczenia podstawowego na sztandze i potem następne ćwiczenie sztangielkami, a w następnej jednostce treningowej odwrócić te proporcje, zacząć sztangielkami, skończyć sztangą. Tutaj kłania się zasada szokowania mięśni, która jest bardzo istotną zasadą w kulturystyce. Najgorszą rzeczą, jaką się nam może przytrafić, to jest przyzwyczajenie się do tych samych ćwiczeń, co obserwuję bardzo często. Te same ćwiczenia w takiej samej konfiguracji, z takimi samymi obciążeniami, wykonując tą samą ilość serii, tą samą ilość powtórzeń, trzymamy się tego miesiącami i narzekamy, że nie ma postępu. I to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze.